od dziecka już znałem. Sklep i mincla od dziecka już znałem. Po papier dla ojca, po mydło dla ciotki, radośnie do niego biegałem. Bo w oknie był kozak, co skakał, sam z siebie rękoma machał. Lecz gdy tam pracować zacząłem, lecz gdy tam pracować zacząłem, kozaka skakanie od środka widziane przestało mi być tak wesołe. A szelma dusz, pies bob, ty złodzie, a szelma dusz, fajne te świnia. Ty wzięła rocynek i to jest przyczynek, że weźmie teraz dyscyplina. I odstąd rodzynki migdały, migdały, a nawet i rożki. Tak, nawet i rożki już smak miały gorzki, nigdy mi nie smakowały. I tak 8 lat mi zleciało, od dnia dzień się różnił tak mało, jak kropla deszczu od kropli deszczu, gdy kapią od świtu do zmierzchu. O 5 wstawałem, sklep zamiatałem, drzwi otwierałem, okna zwalniałem, słysząc z ulicy od okiennicy, jak budzi się szum. Poranny tłum płynął do pracy jak na katorgę, zaś mincel wbiegał i mruczał: mogę! Panowie i panie, dystyngowanie, już się zbliżali, już do nas spadali, szeptali, wybierali, zamawiali! Dudkę mokowych liści lwercy, proszę ponieść się do panu, wątka wygaszy żół. Dał za piątkę, ale już ćwierć mydła, puszczysty kąt, dwie figi, pieprzór za grosz. Gwar zmniejszał się, gdy piła 8 i wtedy służąca dość tłusta z bułkami i kawą przydreptywała, za nią matka pryncypała. Good morgen, meine Kinder, der Kaffee ist schon fertig. Good morgen, meine Mutter, der Kaffee Brötchen Butter. Good morgen, Großmutter, 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 der Kaffee Brötchen mit Butter. Żądał wiele, bywał w sklepie i w niedzielę. Tam mi dawał po protekcji swój szczególny rodzaj lekcji. Jak mi was jest das? On odpowiada. Das ist Schublade, to jest Schublada. Zobacz, co jest Schublade. Es ist Zimt, to jest cinnamon. Czy ty ma pojęcie blade, jaka pomoc dla nas ma on? Do czego się potrzebuje? A nie rób te głupie miny! Cynamon się dosypuje do zupy, do leguminy! A co to jest ta cynamon? Taki kora z jedne dziewo! A to dziewo! Gdzie mieszka on? Patrz na globus! Tam na lewo! W Indii mieszka! Ty nie wierzy? Tu! O tutaj Indii leży! Nie. Daj mnie cynamon za 10. Szpik Bob! Ty będziesz miał pamiątkę! Jak tobie dyscyplin dam 10 razy, ty będziesz to wiedział na cały czas! Ile masz sprzedać, jak proszę! Cynamon! Za 10 groszy! Za moich czasów pryncypał najczujniej sklepowi służył, czy piątek, czy
świątek, on bało majątek, prawie oka nie zwróci. Jego małżonka i matka były mu gospodyniami, a wszyscy synowie, rodziny, członkowie wiernymi pracownikami. Doglądał sklepu z miłością, ot niepoprawny marzyciel. Dla swoich subiektów był wśród ich respektu ojciec i nauczyciel. Dziś tylko bierze dochody, czujnością ledwie się plami. Jedyną mu troską, by na litość boską dzieci nie były kupcami. Jak dziś pamiętam, rano wstawałem, sklep zamiatałem, drzwi otwierałem, słysząc ulicy od okiennicy, jak budzi się szum, poranny tłum. Płynął do pracy jak na katorgę, za śmicel wbiegał i mruczał morgę. Panowie i panie, wystygowanie, już się zbliżali, już do nas wpadali, szeptali, wybierali, zamawiali. Proszę podnieść mikrofalu.